Dzisiaj będziemy smażyć faworki. Na początek do miski wsypujemy sobie 2 szklanki mąki, szczypta soli, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, paczka cukru waniliowego i wszystkie suche składniki mieszamy. Dodajemy 3 żółtka, 3 łyżki śmietany, też łyżkę jakiegoś spirytusu. Mieszamy. Następnie przerzucamy na blat i zagniatamy. Zamiecione ciasto musimy trochę potłuc, żeby pozbawić je rzeków powietrza. Następnie ciasto dzielimy sobie na pół. Część chowamy sobie do woreczka, żeby nie uschło. A drugą część będziemy cienko wałkować. Ciasto dzielimy na pasy, tak około szerokości 3 cm. I te, które są dłuższe, podzielimy jeszcze na pół. I w środku je nacinamy. I będziemy je teraz przewijać przez środek. I powstał nam faworek. W garnku musimy rozpuścić sobie smalec albo rozgrzać jakiś inny tłuszcz. Szklanek mąki. Otrzymaliśmy cały talerz faworków. Są chrupiące i przepyszne. Bardzo polecam.